Panie pułkowniku, dowódca uroczystości, porucznik Galanty, melduje funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej na uroczystej zbiórce z okazji ślubowania nowo przyjętych funkcjonariuszy. Do ślubowania! Ja, obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza Straży Granicznej, ślubuję, służyć wiernie narodowi polskiemu, mając zawsze na względzie interes państwa polskiego. Ślubuję. Stać nieugięcie na straży niepodległości i suwerenności. Oraz strzec nienaruszalności granicy państwowej Rzeczpospolitej Polskiej, nawet z narażeniem życia. Ślubuję. Ściśle przestrzegać zasad Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i obowiązującego porządku prawnego. Oraz ofiarnie i sumiennie wykonywać powierzone mi zadania. Przestrzegać dyscypliny służbowej. Wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Dochować tajemnic związanych ze służbą. Strzec dobrego imienia służby, honoru i godności. A także przestrzegać zasad etyki funkcjonariusza Straży Granicznej. Po ślubowaniu! Pan z Wami i z duchem Twoim. Bóg, który Was powołał do służby naszej ojczyźnie, niech Wam udzieli swego błogosławieństwa, abyście mogli godnie wypełniać swoje powołanie. Nasz Pan Jezus Chrystus, który do końca nas umiłował, niech sprawdzi, abyście jako funkcjonariusze w trudnej służbie dla Rzeczpospolitej byli zdolni oddać nawet własne życie. Duch Święty, Duch Męstwa i Rady, niech Wam pozwoli godnie i z honorem spełniać Wasze obowiązki. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Boże mocny, który w ręku trzymasz losy ludzi, wspomnij z wysokości siły Twojej i pobłogosław tych funkcjonariuszy młodych synów naszej Ojczyzny. Daj im śmiałość myśli i serce nieustraszone. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i miłość Boga Ojca w łączności Ducha Świętego niech będzie z wszystkimi Wami. Amen. Na tę trudną i odpowiedzialną, a zarazem owocną służbę w ochronie granicy Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej w szeregach Straży Granicznej niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Po akcie ślubowań wystąp! Panie, panowie oficerowie, poczet sztandarowy. Sztandar odprowadzić. Poczet, baczność. Brawo, wzrok. Za mną, marsz. Panie pułkowniku, melduję zakończenie uroczystej zbiórki. W dniu dzisiejszym kolejna grupa
osób ubiegających się o pracę w Straży Granicznej została przyjęta do służby. Jest to grupa 29 nowych funkcjonariuszy. Pierwsza grupa funkcjonariuszy już, która była przyjęta w tym roku, kończy okres szkolenia i niedługo zostanie wdrożona do służby. Ta kolejna grupa osób trafi na szkolenie, służbę na granicy rozpocznie na początku roku 2015. W chwili obecnej jeszcze zostało nam do spełnienia przyjęcia około 40 osób do służby. W tym roku kolejne przyjęcie będzie w miesiącu październiku. W chwili obecnej to są funkcjonariusze, to te osoby, które przeszły bardzo skomplikowany proces rekrutacji, dostały się osoby najlepsze. Na jedno miejsce, które było w tej chwili do przyjęcia, ubiegało się około 12 osób. Jest to bardzo szczelne sito, przeszli ludzie najlepsi, posiadający największe predyspozycje i najbardziej wyszkoleni. Dzisiejszy dzień jest szczególnym w moim życiu, a także dla mojej rodziny. Myślę, że pozostali nowo przyjęci funkcjonariusze tak samo myślą. Zmienia się wszystko. Przede wszystkim przychodzimy do służby. Nie jest to zwykła praca. Wiąże się z pewnymi wymaganiami, z dyscypliną, reżimem, ale niesie za sobą również pewne, niektórzy nazywają to przywileje, a ja uważam, że to są pewne uprawnienia, które udogadniają tą ciężką służbę wszystkim funkcjonariuszom. Uważam, że jest to szczególny zwrot w moim życiu i bardzo się cieszę, że właśnie tak się stało i że staram się o przyjęcie do Straży Granicznej. Służba w Straży Granicznej nie jest moim pierwszym zajęciem. Wcześniej starałem się o różne zatrudnienia odnośnie zagranicy, odnośnie pracy w urzędzie gminy. Natomiast praca, służba tutaj jest tą moją wymarzoną, dlatego warto się długo starać i zachęcam pozostałych, którzy chcieliby się dostać do Straży Granicznej, o jednak poświęcenie tego blisko roku czasu, czy może nawet troszeczkę więcej, aby wcielić się w nasze szeregi.